Pewnej letniej nocy, roku 1784, Karolina, siostra Williama Herschela, brytyjsko-niemieckiego astronoma, konstruktora teleskopów znanego z wielu odkryć astronomicznych, a szczególnie z odkrycia Urana, usłyszała, jak jej brat krzyczy: w niebie naprawdę jest dziura! Herschel odnosił się do ciemnej plamy w gwiazdozbiorze Wężownika, gdzie w polu widzenia jego teleskopu nie było widać żadnych gwiazd. Herschel był przekonany, że to, co obecnie znamy jako obłoki molekularne, było tym, co nazwał pustkami, czyli regionami przestrzeni pozbawionymi gwiazd tak daleko, jak sięgał teleskop. Stało się to dominującym poglądem wśród astronomów i zostało ostatecznie obalone dopiero na początku XX wieku, kiedy to Edward Emerson Barnard zebrał dowody fotograficzne pokazujące, że ciemne regiony w Drodze Mlecznej to nieprzezroczyste chmury pyłu, które blokują światło gwiazd tła. Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, w skrócie JWST, to budowany w latach 2007-2021 teleskop kosmiczny do obserwacji w podczerwieni. Zabierałem się do robienia trzeciej części z serii o elektrycznym wszechświecie. Miał on dotyczyć tak zwanej kontrowersji kwazarowej. Nie o tym będzie w tym filmie mowa, ale pokażę wam w skrócie, o co chodzi. To, co tu widzicie, to zdjęcie z radioteleskopu. Pokazuje ono dwa tak zwane jety, czyli jakby wytryski ogromnych ilości, niedokładnie wiemy czego. I już na początku ma to prędkość światła, a zerową masę. Z czasem się schładza, zwalnia i nabiera masy. Rodzą się z tego tak zwane aktywne jądra galaktyk, które po dalszym schłodzeniu tworzą tak zwane galaktyki towarzyszące. Tę gigantyczną emisję energii możemy obserwować we wszystkich spektrach w promieniowaniu gamma, rentgenowskim, podczerwonym i widzialnym. Jest tylko jeden problem. Te jety i te obłoki, które tworzą, mają zupełnie inne przesunięcie ku czerwieni niż ta mała centralna galaktyka, z której wytryskują. Z tego powodu oficjalna akademia postrzega te dwa obłoki najczęściej jako jakiś binarny system dwóch kwazarów odległych miliardy lat za tym centrum galaktyki. Ignorują zupełnie fakt, iż istnieją setki podobnych, symetrycznie rozłożonych systemów. Zauważmy, że przesunięcie ku czerwieni po obydwu stronach centrum jest nie tylko w dużej mierze symetryczne, ale spada w krokach, w stopniowych krokach. Te kroki to taki fenomen nazywany kwantyzacją, albo bardziej po polsku periodycznością przesunięcia ku czerwieni. Cóż, te rejestry są tak blisko siebie, że wiesz, że nie mogą być przypadkowe. I są to, jak zobaczymy później, preferowane przesunięcia ku czerwieni. Przesunięcia ku czerwieni, jak zauważysz, jak idziemy dalej, przychodzą. 0,065, 0,30, 0,60, 0,96, 1,41 i faktycznie pasują do formuły zwanej formułą Carsona. Jest to również ignorowane przez mainstream. Z pewnością słyszeliście jakieś wariackie historie o jakichś systemach binarnych, dwóch ciałach, które krążą wokół siebie z prędkością światła, bla, bla, bla. Tutaj macie wytłumaczenie, które nie wymaga aż tyle dziecięcej fantazji. No niestety jest tak, że to przesunięcie ku czerwieni jest naszym jedynym narzędziem w mierzeniu odległości ciał niebieskich. Kwantyzacja przesunięcia ku czerwieni to hipoteza, zgodnie z którą przesunięcia ku czerwieni kosmologicznie odległych obiektów, w szczególności galaktyk i kwazarów, mają tendencję do skupiania się wokół wielokrotności pewnej określonej wartości. W standardowych inflacyjnych modelach kosmologicznych przesunięcie ku czerwieni ciał kosmicznych przypisywane jest ekspansji wszechświata, przy czym większe przesunięcie ku czerwieni wskazuje na większą kosmiczną odległość od Ziemi. Zobacz prawo Hubble'a. Jest to określane jako kosmologiczny redshift i jest jednym z głównych dowodów na istnienie wielkiego wielbuchu. Skwantowane przesunięcia ku czerwieni obiektów wskazywałyby, zgodnie z prawem Hubble'a,
że obiekty astronomiczne są ułożone w skwantowany wzór wokół Ziemi. Uważa się, że przesunięcie ku czerwieni nie jest związane z ekspansją kosmiczną i jest wynikiem innego mechanizmu fizycznego, określanego jako przesunięcie samoistne lub przesunięcie niekosmologiczne. O tym błędzie w interpretacji przesunięcia ku czerwieni, z angielskiego red shiftu, opowiadałem właśnie w drugiej części elektrycznego wszechświata. Zachęcam do obejrzenia. Dobry montaż. Często słyszymy lub czytamy, że to Edwin Hubble odkrył, iż nasz wszechświat się rozszerza. Jest to nieprawda. Hubble odkrył, że światło ciał niebieskich jest przesunięte ku czerwieni i nic więcej. Ale rzeczywiście to Hubble interpretował to przesunięcie jako tak zwany efekt Dopplera, znany generalnie z akustyki, gdzie fale rozchodzą się w powietrzu. A to może nie być do końca to samo, co światło rozchodzące się w plazmie. Hubble apelował jednak do ostrożności i zastrzegał, że nie musi to być ostateczna interpretacja. Najpóźniej w latach 60., gdy dzięki radioteleskopom odkryliśmy obłoki wokół ciał niebieskich o różnym redshifcie, to przesunięcie ku czerwieni, byliśmy powinni porzucić tę interpretację. Jednak nasi naukowcy, rodem z filmu Idiokracja, trzymają się tej interpretacji do dziś. Tymczasem każde nowe odkrycie teleskopu Webba, o którym teraz czytałem, nie tylko przyczynia się do obalenia fantazji o wielkim wybuchu, ale wręcz wspiera tę przeze mnie wspieraną teorię elektrycznego wszechświata. Chcę zrobić o tym osobny film, ale zdradzę Wam już teraz, że teleskop ten odkrył obiekty o przesunięciu ku czerwieni ponad 20. No zobaczcie, kochani, co ten teleskop nam odkrywa. To jest galaktyka o nazwie Jades GSZ-13-0 i ona jest odległa. Proper distance, to znaczy chyba właściwa odległość, 33,6 miliardów lat świetlnych, nie? Daleko. Problem jest tylko taki, że Wielki Wybuch był 13,8, no powiedzmy 14 miliardów lat temu, nie? I gdyby coś od tego Wielkiego Wybuchu wyleciało z prędkością światła i leciało do dzisiaj, to może być to najwyżej odległe od centrum o 14 miliardów lat. Jakby coś leciało o dwa przeciwne kierunki, nie? To by było odległe od siebie jakieś 28 miliardów lat świetlnych. I tak też wygląda model kosmologii Wielkiego Wybuchu, Urknall. I tak wygląda Wszechświat. Ma szerokość 28 miliardów lat świetlnych. I teraz mnie niech ktoś wytłumaczy. Może dla panów z astrofazy byłby to ciekawy temat. Nie musicie mówić, że ja się o to pytam. Ale wytłumaczcie mi, jak coś może być odległe o 33,6 miliardów lat świetlnych we Wszechświecie, który ma tylko 28 miliardów lat świetlnych szerokości. Ale to jest jeszcze nie koniec, kochani. Tutaj mamy kandydatów na dole. Notable kandydates. I tu mamy przesunięcie ku czerwieni 20, stary. Ja kiedyś słyszałem, że promieniowanie tła ma 8 i to już miał być koniec. Trochę się tym ostatnio interesowałem i z moich informacji wynika, że nasz wszechświat kończy się jakby gdzieś na przesunięciu ku czerwieni małe z, to jest, równa się trochę ponad 8. No to nie jest trudne do wyliczenia, jeżeli przesunięcie ku czerwieni jest stricte powiązane z prędkością, a że w teorii Wielkiego Wybuchu wszystko wyleciało w tym samym momencie z jednego punktu, również z odległością. Zobaczcie, kochani, to by się zgadzało, co Alton Harp mówił. On mówił, że przy Z8 to jest odcinka, już nie ma więcej wszechświata. I rzeczywiście, okazuje się, że to jest około 13,7 miliardów lat świetlnych, czyli promieniowanie tła powinno mieć taką wartość Z. Wszystko, co jest powyżej 8, jest poza naszym wszechświatem, wygląda na to. Znaczy, to musi być od centrum, nie? Więc generalnie, jeśli coś ma przesunięcie ku czerwieni dużo wyższe niż 8, to albo wyleciało przed Wielkim Wybuchem, albo leci szybciej niż światło, ale generalnie znajduje się za promieniowaniem tła, czyli poza wszechświatem, bo przypomnę tylko, że wszechświat oznacza wszystko. Z zasady nic nie może być poza wszechświatem. Innymi słowy, no raczej krzaczy im się ta cała narracja. Ale może się mylę. Może wszystko jest gites. A ja zakładam się, że niedługo usłyszymy, iż wszechświat ma nie 14, a ponad 60 miliardów lat. To tak jak kiedyś było w kościele. Tam 4000, później 5, teraz chyba jest 6000. Nieważne.
Pod koniec tego filmu zobaczymy trochę dyskusyjny, ale jednak w pewnym sensie dowód na to, iż kwazary, które według przesunięcia ku czerwieni powinny leżeć miliardy lat za mgławicą, znajdują się w rzeczywistości wewnątrz tej mgławicy. My nie możemy dokładnie powiedzieć, jak daleko znajduje się kwazar, ale widzimy, że przysłania go ten sam obłok, który przysłania bliższe gwiazdy. Bliższe według nich, gdyż mają niższy redshift. Zawdzięczamy to właśnie obserwacji w bliskiej i średniej podczerwieni. W tym filmie chciałbym wyjaśnić, co daje ludzkości ta technologia. Zanim przejdziemy jednak do omawiania zdjęć, musimy powiedzieć troszkę o pyle i jego związku z obserwacjami teleskopowymi. W przypadku braku jakiejkolwiek materii przesłaniającej, intensywność światła emitowanego przez źródło maleje wraz z kwadratem odległości. Światło w widzialnej części widma może zostać dodatkowo osłabione, a nawet wygaszone w wyniku pochłonięcia lub rozproszenia przez materię znajdującą się pomiędzy źródłem a odbiorcą. Światło podczerwone natomiast może przenikać przez pył, który jest nieprzezroczysty dla światła widzialnego. Obraz widoczny na ekranie porównuje widoczność światła optycznego i podczerwonego w pomieszczeniu wypełnionym dymem. To jest istotny przykład, ponieważ dym z pożaru nie jest wyłącznie gazem. W rzeczywistości jego głównym składnikiem są cząstki stałe, które są bardzo małe, podobnie jak cząsteczki pyłu w kosmosie. Ten obraz pokazuje, jak nawet stosunkowo niewielka ilość pyłu może skutecznie blokować światło widzialne, jednocześnie przepuszczając światło podczerwone. W tym zestawie zdjęć ciemnego obłoku Bernard 68 pierwsze dwa znajdują się w zakresie światła widzialnego. Pozostałe, przesuwając się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, mają coraz większe długości fal światła bliskiej podczerwieni. To jest porównanie zdjęć filarów stworzenia z Hubble'a z obrazem w świetle widzialnym po lewej i obrazem w bliskiej podczerwieni po prawej. Zwróćmy uwagę, jak stosunkowo słaby, niebieskawo świecący gaz i pył otaczający filary skutecznie blokuje światło widzialne wszystkich gwiazd, z wyjątkiem najjaśniejszych gwiazd tła. Agencja ESA wyjaśnia, w jaki sposób pył wpływa na to, co może zobaczyć teleskop i jak jest to zależne od długości fal przechwytywanego światła. Cytat: chociaż nasze oczy nie widzą promieniowania podczerwonego, możemy je wyczuć jako promieniowanie cieplne. Promieniowanie podczerwone jest ciepłem i wszystkie obiekty, nawet te najzimniejsze, np. kostka lodu, emitują pewną ilość ciepła. W rzeczywistości obiekty niebieskie o temperaturze powierzchni około 2000 stopni Celsjusza, zimne w porównaniu do Słońca, które ma temperaturę powierzchni około 5500 stopni Celsjusza, emitują większość swojej energii w podczerwieni. Chłodny wszechświat najlepiej jest badać w podczerwieni. Pył jest zmorą astronomów optycznych, blokując widok wielu interesujących obiektów. Wszechświat jest pełen pyłu. Mikroskopijnych cząstek o różnym składzie, węgla, krzemu, lodu wodnego, minerałów, zamrożonego tlenku węgla, związków organicznych, krzemianów, lista jest niemal nieskończona. Cząsteczki mogą być twarde lub miękkie i mieć wiele różnych kształtów, ale ich rozmiar jest zwykle mniejszy niż 1 mikron, czyli 1000 milimetra. Długość fali światła widzialnego ma taki sam rozmiar jak wiele cząstek pyłu, więc łatwo jest blokowana, to znaczy rozpraszana przez pył, podczas gdy promieniowanie podczerwone o większej długości fali przechodzi bez przeszkód, a pył jest dla niego przezroczysty. A w dalekiej podczerwieni widzimy blask samego pyłu. Kiedy pył rozprasza światło, możemy zobaczyć część tego rozproszonego światła jako odbicie, tak jak widzimy świecący pył wokół filarów stworzenia lub w najsłynniejszej mgławicy refleksyjnej, mgławicy otaczającej Plejady. Jednak, jak zauważono w opisie ESA, w średniej podczerwieni pył przestaje być przezroczysty dla światła podczerwonego i zamiast tego
staje się widoczny z powodu własnej emisji termicznej. Na tych długościach fal teleskop kosmiczny może uchwycić blask samego pyłu. To spektakularny przykład z optycznym obrazem gwiazdozbioru Oriona po lewej stronie i obrazem tego samego pola w średniej podczerwieni po prawej stronie, ujawniającym rozległe chmury i włókna świecącego pyłu. To jest taki kompozyt, złożony obraz Weba, Miri i Nirkam z kwintetu Stefana z odpowiednią częścią galaktyki NGC 7319, oznaczoną tutaj ramką. Miri to średnia podczerwień, a Nirkam to bliska. Jest to część obrazu Miri i Nirkam Weba, wyśrodkowana na kwazarze. Zauważ, że kwazar jest otoczony przez halo. Po przetworzeniu obrazu w celu zwiększenia kontrastu i nasycenia, halo ma wyraźnie sześciokątny kształt. Dokumenty techniczne Jamesa Weba ilustrują morfologię artefaktów powstających zarówno w systemie obrazowania Miri, jak i w systemie obrazowania Nirkam. Niewątpliwie sześciokątne halo jest artefaktem optyki teleskopu, głównie z dłuższych fal Miri. A oto większy widok galaktyki NGC 7319 ze złożonego obrazu Weba Miri i Nirkam, kwintetu Stefana z kwazarem wskazanym strzałką. Zwróćmy uwagę na wyraźne nitkowate pasy pyłu. Oto ten sam region, tym razem tylko z obrazu Web Nirkam. Zauważmy, że nitkowate pasy pyłu prawie zniknęły. Wyraźnie widać, że prawie w całości pochodzą one z obrazu Miri. A oto ten sam region, ponownie, tylko z obrazu Miri Weba. Pasy pyłu dominują na tym obrazie. Zauważmy, że kwazar pokrywa się z pasem pyłu. Porównując obrazy Miri i Nirkam obok siebie, widzimy, że pasy pyłu w NGC 7319 są widoczne na obrazie Miri Weba w średniej podczerwieni i prawie niewidoczne na obrazie Nirkam Weba w bliskiej podczerwieni. Dzieje się tak właśnie dlatego, że instrument Miri Weba rejestruje światło w średniej podczerwieni emitowane przez sam pył, podczas gdy instrument Nirkam Weba rejestruje światło w bliskiej podczerwieni o długościach fal, które przechodzą przez pył, czyniąc go w dużej mierze przezroczystym na tych długościach fal. Co więcej, pył wystarczający do wytworzenia wyraźnej poświaty zarejestrowanej na obrazie Miri wskazuje na gęstość kolumny, która w każdym widoku byłaby wystarczająca do zablokowania światła widzialnego z odległego źródła światła widzialnego w tle. Podobnie jak stosunkowo niewielka ilość pyłu w pobliżu filarów stworzenia, widoczna w świetle widzialnym jako mgławica refleksyjna, była w stanie zablokować światło widzialne prawie wszystkich gwiazd tła. Zdjęcia kwintetu Stefana z Hubble'a opublikowane w 2000 i w 2009 roku były generalnie zdjęciami w świetle widzialnym, choć oba zawierały światło z filtrów o długości fali 814 nanometrów w bardzo bliskiej podczerwieni. Te obrazy Hubble'a pokazują jeden prosty, kluczowy fakt. Kwazar jest jasny w świetle widzialnym. Ten kolaż pokazuje to samo pole zbliżenia, wyśrodkowane na kwazarze z obrazu światła widzialnego Hubble'a z 2009 roku w lewym górnym rogu. Obraz Miri Weba w średniej podczerwieni w prawym górnym rogu i obraz Nirkam Weba w bliskiej podczerwieni w lewym dolnym rogu oraz kompozyt obrazu Miri i Nirkam Weba w prawym dolnym rogu. Na obrazie Nirkam odpowiedni pas pyłu nie jest widoczny. Światło bliskiej podczerwieni, pochodzące od niezliczonych milionów gwiazd w ciele galaktyki, nie jest przesłonięte przez pył w żadnym zauważalnym stopniu, tak jak zwolennicy Harpa by tego oczekiwali. Jednak obraz Web Miri oraz kompozyt Web Miri i Nirkam pokazują, że znaczny pas pyłu, widoczny przez jego własną poświatę, rozciąga się wokół kwazara. Jak już wspomniano, dowodzi to obecności pyłu wystarczającego w każdym widoku, aby zablokować światło widzialne kwazara uchwycone na obrazie Hubble'a, gdyby to światło widzialne pochodziło zza galaktyki. Nie mówiąc już o tym, że ma się ono znajdować ponad 9 miliardów lat świetlnych za galaktyką. Na obrazie Hubble'a pas pyłu wydawał się pokrywać z kwazarem, ale nadal istniało pole do dyskusji na ten temat. Teza, że kwazar jest obiektem głębokiego tła,
świecącym przez cały dysk zapylonej galaktyki Seiferta 2 NGC 7319. W tym znaczny pas pyłu, uchwycony w świetle widzialnym przez Hubble'a, widoczny zarówno na obrazie WFC-2 opublikowanym w 2000 roku, jak i na obrazie WFC-3 opublikowanym w 2009, jest po prostu niedorzeczna. Podsumowując, obrazy Hubble'a i Webba, kwazara związanego z galaktyką NGC 7319, to obserwacje, które w prosty i jednoznaczny sposób dowodzą, że kwazar o wysokim przesunięciu ku czerwieni jest obiektem pierwszego planu. Obserwacje te falsyfikują zależność Hubble'a, przesunięcie ku czerwieni, a odległość. Fundamentalny aksjomat, na którym wzniesiono cały gmach kosmologii Wielkiego Wybuchu. Mądrość ostrożności Edwina Hubble'a została zademonstrowana, a Halton Arp został po raz kolejny potwierdzony. Jednak astrofizycy i kosmolodzy modelu standardowego będą nadal upierać się, że kwazar nie znajduje się przed galaktyką i musi być obiektem tła świecącym przez galaktykę. Jeśli tego nie uczynią, będą zmuszeni przyznać, że obserwacje te niszczą podstawy kosmologii Wielkiego Wybuchu. Widzimy tu podręcznikowy przypadek paraliżu paradygmatu. Oczywiście, kwazar w NGC 7319 to tylko jeden z licznych przykładów, które Halton Arp i inni nam dostarczyli, jednoznacznie demonstrując istnienie fizycznych powiązań między obiektami o skrajnie różnych przesunięciach ku czerwieni. Na przykład ten słynny związek między galaktyką NGC 7603 o niskim przesunięciu ku czerwieni, a kwazarem o wysokim przesunięciu ku czerwieni. Związek ustalony jeszcze bardziej przekonująco przez Martina Lopeza Corridore i C.M. Gutierreza, którzy uzyskali obrazy widoczne na ekranie. Albo jak powiązania pomiędzy galaktyką NGC 4319 i Markarian 205. Fizyczne połączenie między tymi dwoma obiektami o bardzo różnym przesunięciu ku czerwieni zostało po raz pierwszy zobrazowane przez astronoma amatora w 1970 roku. Halton Arp zademonstrował rzeczywistość tego fizycznego połączenia w artykule opublikowanym w 1971 roku. W 2002 zespół Hubble Heritage w Space Telescope Science Institute opublikował zdjęcie widoczne tutaj, na którym nie widać żadnego połączenia i opatrzył je do tego jeszcze komentarzem: pozory mogą mylić. Na tym zdjęciu z kosmicznego teleskopu Hubble'a dziwny niebiański duet, galaktyka spiralna NGC 4319 w środku i kwazar o nazwie Markarian 205 w prawym górnym rogu wydają się być sąsiadami. W rzeczywistości oba obiekty nie mieszkają nawet w tym samym mieście. Dzieli je przestrzeń i czas. NGC 4319 znajduje się 80 milionów lat świetlnych od Ziemi. Markarian 205 znajduje się ponad 14 razy dalej, w odległości miliarda lat świetlnych od Ziemi. Pozorna bliskość Markarian 205 i NGC 4319 jest po prostu kwestią przypadku. Jednak obróbka obrazu własnego pliku obrazu STSI przez Bernarda Lempela, pokazana po prawej stronie, wydobywa most materii fizycznie łączący te dwa obiekty. W każdym z tych przypadków, a także w wielu innych, wykazano fizyczne połączenia między obiektami z przesunięciami ku czerwieni tak różnymi, że takie połączenia są całkowicie niemożliwe w oparciu o fundamentalny aksjomat Wielkiego Wybuchu. Przykłady te, tak potężne jak są tylko jednym z elementów ogromnego zbioru dowodów zgromadzonych przez Arpa i innych, które falsyfikują relacje Hubble'a, chodzi o przesunięcie ku czerwieni, a prędkość, i ustalają, że kosmologiczne przesunięcie ku czerwieni jest nieodłączne, że kwazary są wyrzucane z aktywnych jąder galaktyk i ewoluują w galaktyki w skwantowanych krokach przesunięcia ku czerwieni. To na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i dozo. Ale to jest mało tego, gdy skrolujecie to w dół,
Tutaj są kandydaci. Ten ma przesunięcie ku czerwieni 20,4. Tutaj nie ma jak daleko jest odległy. Ale wiecie, jest jeszcze druga rzecz, która mnie zastanawia. Bo w tej liście, na samym dole, obiekty mają przesunięcie ku czerwieni około 7. Jak mówiłem, Alton Harp mówił chyba, że przy 8 to miała być jakby już odcinka. Już dalej nie może być. Ale nie o to chodzi. Zobaczcie, wszędzie tutaj to jest ta odległość, którą podróżuje światło, albo nawet odległość tego obiektu. 27,9, no prawie 28, a tu macie 13, nie? 13, a przesunięcie ku czerwieni jest 7, a czas podróży światła, czy długość podróży światła wynosi 13 coś. I zobaczcie, gdy skrólujecie na samą górę, przesunięcie ku czerwieni wynosi prawie dwa razy tyle, a tutaj zmieniło się tylko o tam 0,4. Więc to dla mnie jakby nie, ja nie widzę sensu. Te zmiany tego Z to są zmiany, ogromne zmiany odległości. Ale rozumiecie, oni dotarli do jakiejś granicy, która i tak już leży 17 miliardów lat za daleko. To wszystko nie ma sensu, stary.